Czołem, tu Jędrek, czyli połowa cierpień młodego muzyka. Korzystacie z menadżera reklam Facebooka albo Google Ads? Wiecie, jakie profity można dzięki temu uzyskać małym kosztem? A może uważacie, że dobra muzyka obroni się sama? Dzisiaj opowiemy wam, jak zacząć przygodę z tymi serwisami i w najprostszy sposób uruchomić pierwsze reklamy. Przypominamy, że nasz podcast pojawia się w każdą środę o godzinie 6 na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i innych platformach podcastowych, a od niedawna także na YouTube. Bawcie się dobrze. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cierpienia młodego muzyka. Dzisiaj, jak widzicie, przerywamy nasz y, wspaniały streak odcinków z gośćmi. Stryk. Tak. Dzisiaj już nie ma gości. Dzisiaj gośćmi jesteśmy my, sami sobie. Nie obyło się bez przygód. Nie było łatwo zabrać się do nagrywania tego odcinka. Można to zobaczyć na naszym Instagramie. Instagramie, tak, teraz. Druga sprawa jest taka, że porzuciliśmy jedną robotę na rzecz Instagrama i zaraz jak nagramy, to wracamy. Do poprzedniej roboty. A nawet na rzecz nagrywania podcastu, a nie tak, tylko Instagrama. Dokładnie tak. E, trzecia rzecz jest taka, że to jest mój ostatni moment, w którym ja się będę odzywał, bo dzisiaj jest temat jest taki, że u, jest temat, jest konikiem wołka po prostu. E, więc jest szansa, że się po prostu ostatni raz słyszymy dzisiaj. Nie, no myślę, że aż tak to nie, dlatego że ja chciałbym na początku jednak nie walnąć od razu w twarz wszystkich tutaj technicznymi sprawami, tylko chwilę pogadać. No a jaki jest ten temat? Tematem dzisiejszym jest: są właściwie reklamy w służbie muzyka, i to będą totalne podstawy. To znaczy, dzisiejszy odcinek będzie służył Wam, miejmy nadzieję, do tego, że jeżeli nigdy nie robiliście żadnych reklam na Facebooku albo na Google. To po tym odcinku po prostu będziecie wiedzieć, jak się do tego zabrać. Kliknij tu i tu. Potem kliknij. Nie, tu bardziej i tu. właśnie bez kupy wiedzy, tylko my robimy tak i tak. Możecie tak i tak spróbować. Zobaczcie, ustawcie sobie to i to i spróbujcie, czy to działa. Bardzo dobrze. Śmiało. Oddaję Dobra. ci głos. No to nie tylko chodzi o oddawanie głosu, tylko chodzi o to, żeby ze mną zagadać. gadać. No dobrze, wszyscy wiedzą, że ty będzie wyglądać jak w foresti Gumpie, jak baba tam krewetki. Krewetki w cieście, krewetki w pomidorach, krewetki smażone, krewetki takie, krewetki takie. I, 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 I tu już, już chyba zawsze. wszystko. Reklama taka, reklama taka, reklama taka. Zaczynam. Może, a może nie. W ogóle, dlaczego musimy korzystać z reklam? To jest dobre pytanie. Czy nie może być tak, że po prostu dobra muzyka obroni się sama? <laughs> Co za herezję tutaj? Nie, jakie herezje, no jak to? Przecież to jest najczęściej zadawane pytanie, zaraz obok tego, skąd pomysł na nazwę? nazwę? Tak, dokładnie tak. Jaka no jest odpowiedź na to pytanie? Odpowiedź jest jasna, prosta i klarowna, bo w ciągu ostatniej dekady zmieniło się właściwie, jeżeli chodzi o, o nasze życie w ogóle, zmieniło się strasznie dużo. I zmieniło się też to, po pierwsze, jak dużo muzyki się robi w tej chwili, a po drugie, na ile bodźców jesteśmy wystawieni codziennie. No i po prostu w tej chwili jesteśmy w takim czasie, kiedy robi się i wydaje się najwięcej muzyki w historii, i po prostu walczymy o uwagę ze zdecydowanie większą ilością ludzi, twórców, niż to było wcześniej. Dlatego po prostu organiczne budowanie tego wszystkiego jest super. Natomiast czasem trzeba też spróbować sobie to trochę dopalić i trochę przyspieszyć cały proces. Jak zaczęliśmy robić podcasty, to trafiłem na podcast kompletnie nie pamiętam, czyj to był podcast. To był podcast jakiś biznesowy, ale w którym gościem był specjalista, właśnie od, od reklam na, na Google, a, ale też podcaster. I on mówił o tym, że warto na samym początku robienia podcastów zainwestować trochę kasy w reklamę. To znaczy trochę, to jest naprawdę trochę. Czyli kwoty, kwoty są tu ważne. 50 złotych tygodniowo na przykład, to jest trochę. I to wcale nie jest jakby najniższa kwota, jaką można, jaką można zainwestować, mimo to, że jak poczytacie sobie jakieś amerykańskie poradniki dotyczące reklamowania swojej twórczości, no to tam najczęściej jest tak, że no poniżej 10 dolarów dziennie to się nie opłaca startować. No, no nie, nie. Może jak... Nie ten rynek. To nawet nie chodzi o, że, o to, że nie ten rynek, bo przekładając to na nasze, to byłoby, trzeba by było powiedzieć, że poniżej 10 złotych dziennie nie, może, nie ma po co startować. A przy 7 złotych dziennie naprawdę można wykręcić całkiem fajne liczby, tylko wiadomo, że no, trzeba wiedzieć, o co walczymy. Ja pamiętam, jakby, jak my zaczynaliśmy w ogóle z Madam na reklamach. E gdzie każdy, wiesz, jeszcze w ogóle nie było planu żadnego. Po prostu klikaliśmy promój. Jedyne co umieliśmy zrobić, to określić grupę docelową i, i gdzieś tam ewentualnie region pozaznaczać i to było tyle. I się ładowało tam stuwa, do stuwa, do rozwalimy internet i stuwa i coś tam. Działało. Raz, dwa razy chyba zadziałało, że, że rzeczywiście jakieś tam były efekty tego, a potem po prostu jakbyś się w zlew wyrzucił, albo już lepiej było tą stówę, wiesz, w krzaki wywalić niż, niż ten. Nie do końca tak jest. Jeżeli w ogóle reklamy działają w taki sposób, teraz mówię o reklamach Google i Facebooka, bo to są dwie najbardziej popularne platformy do, do reklamowania się, natomiast na przykład, jeżeli korzystasz z zachodnich serwisów, to te agregatory cyfrowe, na przykład typu DistroKid czy CD Baby, one mają podpisane umowy, z innymi reklamodawcami jeszcze albo w ogóle z portalami, które zajmują się pośredniczeniem między tobą a Googlem, ustawianiem ci reklam i tak dalej, płacisz jakby za reklamy plus jakiś tam typu 15 dolarów im miesięcznie za to, że oni to robią. No i właśnie jeżeli chodzi o Google'a i o Facebooka, to najczęściej jeżeli dobrze ustawisz grupę docelową i reklama będzie w porządku, to znaczy ona będzie zrobiona zgodnie z zasadami robienia reklam to jesteś w stanie wykręcić całkiem fajny wynik. Naprawdę. Liczby. Liczby. To są ważne liczby. Ważne są kwoty, ważne są liczby, jakie można wykręcić. Liczby to są, to zależy. Po prostu, jak zawsze. Zaraz będziemy o tym mówić. Trochę przytoczę liczb, jeśli chodzi o nasz podcast na przykład. Wejdę też za chwilę na, na nasze konta reklamowe i, i coś tam powiem. Natomiast wcześniej, właśnie jeśli chodzi o liczby. Bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy zadali sobie pytanie przed rozpoczęciem reklamowania czegokolwiek. Teraz oczywiście w kwestiach muzycznych, czy chodzi nam o liczby wykręcone, czy chodzi nam o fanów, czy chodzi nam o to, żeby pozyskać ludzi, którzy będą słuchać naszej muzyki. Bo w zależności od tego zupełnie inaczej te reklamy się ustawia. No i na rozpoznawalność! Tylko na rozpoznawalność. To rozpoznawalność to jest w ogóle kompletnie odrębna część. Są reklamy, które rzeczywiście robi się na rozpoznawalność marki i one są nie po to, to jest na przykład reklama, która polega na tym, że bardzo dużej ilości ludzi będzie pokazywać się jakiś nasz post, ale on nie będzie zachęcał do tego, żeby go klikać. On ma się pokazać po prostu, bo zadaniem takiej reklamy na przykład na Google jest to, że w ciągu dwóch dni jak najwięcej ludzi ma pamiętać tego posta twojego. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ale na, o to chodzi. I to jest część bardziej złożonej struktury. O tym dzisiaj nie mówmy naprawdę, bo, bo chciałbym zrobić takie kompletnie podstawowe rzeczy. I teraz, jeżeli chodzi o liczby czy fani, my to przerabialiśmy u siebie. To znaczy, wykręciliśmy dzięki reklamie, oczywiście też dzięki organicznej pracy, ale też dzięki reklamie. Naprawdę fajne liczby. Natomiast już mówiliśmy o tym kilka razy w podcaście, to się nie przełożyło. Jakoś bardzo na wzrost organicznych fanów, to znaczy nawet nieorganicznych. Fanów, którzy na przykład chcieliby przyjść na nasz koncert. Później zaczęliśmy testować jeszcze inne reklamy, które działają już dużo lepiej, o których ja dzisiaj będę trochę mówił. Nie wiem, czy chcesz coś dodać na ten temat? Bo jak nie, to już. Nie, ja to tylko słucham. Ja dzisiaj jestem wolnym słuchaczem. Dobrze, dobrze, niech tak będzie. Po co w ogóle używać reklam? Jeżeli chodzi o, o muzykę, który albo sam zarządza swoim zespołem, albo jest po prostu solistą, ja sobie tutaj wypisałem kilka takich możliwości. Ich jest na pewno więcej, natomiast myślę, że te to są takie najbardziej podstawowe. To jest na przykład promocja nowego singla, promocja nowego wideo. Sytuacja, w której chcielibyśmy mieć więcej ludzi na koncercie albo live streamie, i to jest moje ulubione zdecydowanie. Ogólne powiększenie ilości słuchaczy, czy zwiększenie grupy odbiorców, na przykład na Facebooku. Czy zdobycie większej ilości ludzi do listy mailingowej, czy też sprzedaż merczu. No i tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to ostatnie, to nie będzie zbyt wiele osób, których to dotyczy w tej chwili, dlatego że no, powiedzmy sobie szczerze, jak robisz to na lewo, to pakowanie kasy w reklamę i zwracanie na siebie uwagi, no, myślę, że są mądrzejsze rozwiązania. Ale... Nie ma potrzeby robić tego na lewo, skoro są legalne sposoby. Przecież rozmawialiśmy ostatnio. Wiadomo. Oczywiście, że są. Faktem jest, że z tego się podatku nie odprowadza. Eee... Czyli co to znaczy? No dobra, ale ja bym inwestował od razu w mercha. Bo merch, jak sprzedaż merch, to masz pieniądze na kolejne reklamy. To jest kolejna rzecz. Eee... Teraz będzie taka część naszego odcinka, w której ja przytoczę kilka rzeczy, które przeczytałem przygotowując się do tego na, w bardzo ciekawym artykule, który nazywał się Advertising for Musicians. I on był na blogu CD Baby, czyli diumuzion.cdbaby.com. Przepraszam. Co takiego się wydarzyło? Ja nie mogę długich adresów. Bo ja zaraz, jak słyszę długi adres strony, to zaraz mam w głowie Cześć, tu to Tomek Kopyra z blogu blog. kopyrakom. I, I ja już, już jest koniec, ja już jestem sfokusowany na tym, że to jest Tomek Kopyra z blogu blog. kopyrakom I już, kontynuuj, nieważne Okej, okay. eee, zaraz sobie zobaczę tylko, gdzie ja to sobie napisałem, żeby się z tym nie powtarzać Ale chyba sobie to skasowałem i dlatego tutaj nie ma Ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać, jest, ok, ROI, właśnie. Return of investment. Tutaj ja nie będę używał skrótowców, które są nieodłączną częścią reklam, dlatego że wydaje mi się, że na początek to nie ma żadnego sensu. W sensie to są bardzo ważne elementy, ale po tym odcinku ja bym chciał, żeby nie wiedząc nic, ktoś mógł sobie ustawić reklamę, która mu coś tam da. Więc jedynym chyba skrótowcem to jest ROI, który. Jest ważny, dlatego żeby zrozumieć pewną rzecz. ROI, czyli tak jak powiedziałem, return of, is, of investment, czyli zwrot z inwestycji. I w tym artykule napisano bardzo ważną rzecz dotyczącą ROI i muzyków. E, pomyśl sobie o tym, że startupy na przykład działają w taki sposób, że one tracą w krótkiej perspektywie, i jakby one są od początku nastawione na to, że na początku będzie strata, po to, żeby zrobić bardzo duży zysk. Więc, jeżeli jesteś muzykiem i ustawiasz sobie jakąś reklamę i wychodzisz z niej na zero, to jest super. Dlatego, że reklamy działają świetnie, kiedy masz zbudowaną markę, masz bardzo wysoki budżet reklamowy, kiedy one są dopaleniem tego, co zbudowałeś wcześniej organicznie. Jeżeli reklamy są częścią budowania tego wszystkiego, to one nie będą działać tak dobrze jak wtedy, kiedy. Działają dla czegoś, co już jest zbudowane. I tak się trzeba do tego nastawić poza właśnie dwoma przypadkami. Jeden przypadek to jest sprzedaż merczu. Jeżeli robimy reklamę, która ma na celu zwiększenie nam sprzedaży merczu, no to jeżeli ona kosztuje więcej od sprzedanego merczu, to jest to bez sensu. Kompletnie. Trzeba ją natychmiast obciąć. A druga sytuacja jest taka, że chcemy, żeby więcej ludzi przyszło na nasz koncert. I w tym momencie też, jeżeli bilet na koncert kosztuje nie wiem, 25 zł, i my z tych 25 zł na czysto zarobimy 10, to jeżeli przyprowadzenie jednej osoby na koncert dzięki reklamie będzie kosztować 11 zł, to jest to bez sensu. Ale już mniej niż w merczu. Dlatego, że wiadomo, że to jest budowanie fanbase'u i tak dalej. Natomiast to generuje stratę. Natomiast jeżeli chodzi o reklamowanie pozostałych tych rzeczy, o których mówiłem, to one w krótkiej perspektywie zawsze generują stratę. No bo jeżeli chodzi ci o to, żeby ogólnie powiększyć ilość słuchaczy i wpakujesz w to 200 zł, to ty nie dostaniesz z powrotem tych 200 zł. To nie będzie tak, że ktoś, że nie wiem, że oni wszyscy się skrzykną, założą ci zrzutkę i 300 zł tam zbiorą i ci wyślą. Nie? Czy jak chcesz zwiększyć grupę odbiorców To nie jest tak, że ktoś wchodząc na twojego fanpage'a Musi zapłacić złoty 50 zł I dzięki temu ci się to wszystko zwróci To tak nie działa Więc to jest Wyobraziłem sobie to eee, Zanim skończysz Ja bym chciał wrócić do tego co wcześniej Zanim skończysz, jeszcze nie zacząłem Zanim skończysz ten To co teraz mówisz Zdaje mi się, że my popełniliśmy ten sam błąd na samym początku z zespołem, że my, nie mając zbudowanej dobrze marki, zaczęliśmy inwestować w reklamy, które faktem jest, że przy, wiesz, przyniosło nam ludzi bardzo dużo. Bo pewnie sprawdzaliście, więc, więc teraz mamy gdzieś tam około 5000 osób, ale my startowaliśmy. 400 w tej chwili jest. Yes. Oni się nie liczą. Przez 400 osób do odstrzału po prostu. To są ci ruchomi, którzy... A, lubię, nie lubię. Ale czasem lubię, czasem nie. E, więc my zaczynaliśmy z pułapu tysiąca. To jest jakby... Chyba słabo zbudowana marka. Bo to nie było 1000 ludzi super oddanych. Nie? To było 1000 lajków. Po prostu. I to muszę ci się tu wtrącić. I od razu zareklamować coś. Z czym... W pierwszych dwóch odcinkach się nie zgadzałem. I jak... Jak pada hasło, że z kimś się nie zgadzamy, to już powinniście wiedzieć, o kogo chodzi, że to jest Władek Foltyński. Natomiast tutaj o, wiem, dziwo, o dziwo. W pierwszym odcinku więcej się zgadzałem z Władkiem, a mniej z Tomkiem. I chodzi tutaj o kawiarenkę DIY, czyli program, który uruchomił Tomek Olszewski, czyli pan Winyl. E, chyba raz na dwa tygodnie, w piątki, w czwartki, w piątki. Raz Nie na wiem, dwa tygodnie. Raz na dwa tygodnie. Z, z Władkiem Woltyńskim tak. prowadzą. Pierwsze, pierwsze dwa odcinki były z Władkiem, teraz będzie ktoś tam inny. I to jest na kanale YouTube, YouTube właśnie pana Winyla. Bardzo polecam. I teraz muszę się zastanowić, dlaczego o tym mówiłem, bo to było na pewno coś, o czym Władek mówił... W... Już wiem. Ja wiem, przecież ja tak. ci celowo to ci podrzuciłem. Tak. Chodzi o te tysiąc osób, o których tak, rozmawialiśmy. Tak tak, 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 tak. Mówił w ostatnim odcinku o tym, że żeby... E bardzo skracając i spłycając całą sprawę, żeby wykorzystać taki efekt psychologiczny, że ludzie wierzą ci dlatego, że jest dużo ludzi, którzy ci wierzy, którzy ci wierzą, to wystarczy, że na danym medium będziesz miał od tysiąca do czterech osób. I to już jest wystarczająca liczba, żeby, żeby ludzie po prostu poczuli, że jesteś godny uwagi, czy... Że Tyś jesteś... godny lajka, like żeby cię obserwować. Że... Że robisz to na poważnie. Jakby jesteś poważnym człowiekiem w oczach ludzi, jeśli masz 4000 tysiące lajków na Facebooku. Od 1000 do 4000. tysięcy. Już wystarczy. Strasznie abstrakcyjnie to brzmi. E, Ale poniekąd taka jest prawda. I o ile nie dałeś mi skończyć, bym się wtrąciłeś. Bo już e, <laughs> nie wytrzymał. Bo... Nie. I... O ile na zasięgi nam się to przekłada, te 5000, które mamy, o tyle na jakiekolwiek reakcje, które jakby no nie ma się co oszukiwać, są dużo ważniejsze, i komentarze, to, to nam się nie przekłada ani trochę. Tu też bym nie szalał tak z takimi dużymi słowami. Eee, bo tak jak pamiętasz, jak liczyliśmy... Tak, ja wiem, jakby mam świadomość tego, że z 5 tysięcy 3 czy 4-5% to jest super. Nie? Jeśli, jest, jeśli jest aktywność, no ale jakby... Chodzi nawet o, o zasięg, że my mamy zasięgi rzędu... No, ale zasięgi mamy taki... super, to o tym powiedziałem no właśnie, na początku, Właśnie, ale, że ale, mamy zasięgi chodzi... realne rzędu, tak. rzędu 20% na, na średnio na poście. nie. tak. Ale Więc... jakby to nie odzwierciedla się tego, co się dzieje w reakcjach, w komentarzach, mm -hmm. w lajkach. nie? I, i, a to jakby no, najbardziej buduje. Też jest to, że rzadko mamy taką sytuację koncertową. Co prawda, no, kiedy graliśmy ostatni raz koncert, ale no. zaraz będziemy znowu grać. Bo nie wiem, czy już ci, co są na grupce, to już widzieli, bo już to podrzucałem, że Cortes już ma zagrać za dwa tygodnie koncerty. Więc kto wie. Ale wracając do tematu. Yy... Ale się wypiłem teraz już zupełnie. Nie, 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 wiem, nie wiem, jaki jest temat w ogóle dzisiejszy. Sam sobie go wymyśliłeś? Tak. To teraz proszę, ja ci ręki ci nie bada. Cortez koncertowa... Wiem, na koncertach bardzo rzadko była taka sytuacja, żeby ktoś do nas przyszedł i powiedział, że... W sensie nie z grona naszych takich szerokich znajomych. Czy, nie wiem, mamy na przykład takich ludzi, których poznaliśmy podczas jakiegoś koncertu i oni przychodzą na nasze koncerty znowu. Ale rzadko się zdarza coś takiego, że ktoś przyjdzie i powie, że Facebook nam, nie wiem, reklama Facebooka mi Cię pokazała, albo na YouTubie, albo gdzieś tam Cię znalazłem i dlatego przyszedłem. To ja się tu z Tobą nie zgodzę teraz. A ja myśl. teraz nie mówię o, o takiej sytuacji, kiedy reklamujemy, kiedy robimy reklamę dobrze, na wydarzenie. Dobrze. To... Ja mówię o tym, że ktoś przychodzi, bo. Bo coś, no, bo jest wśród tych pięciu tysięcy ludzi, których mamy, nie? No ale jakby do. To nikt nie zaczyna rozmowy typu ły, lajkuję was na fejsie, dlatego przyszedłem. Może też jest błąd, że ja nie pytam o to, o to kto chodzi. Bo jest zobacz, nasz poleko. Jak o. zacząłeś pytać, kiedy była taka sytuacja, że robiliśmy, też o tym była mowa, robiliśmy reklamę na wydarzenie koncertu e, w jakimś tam mieście. E, no i w trakcie koncertu padło pytanie po prostu, kto przyszedł, e, bo gdzieś nas zobaczył w internecie, czyli wydarzenie czy cokolwiek, czy cokolwiek i się okazało, że na Ileś tam osób? 13 osób przyszło właśnie z tego wydarzenia, w które włożyliśmy, nie wiem, 50 złotych? 50 zł. zawsze dawaliśmy no. 50 złotych, ale o tym jeszcze, jeszcze będziemy mówić. Wracając do wstępu. Jesus, <grym grym> będziemy tu do pierwszej siedzieć. <grym> ale mam, mam, mam świetny cytat, który ja myślę, że większość ludzi zna w ogóle to. Uh -huh. no, no, jest on jest po angielsku. Marier? No, nam nie tak? To jest trochę dłuższy niż non nam nie Cytat brzmi: To jest w ogóle droga from stranger to fan. I tam zostało napisane coś takiego: First they need to know you exist, then they need to wonder about your music enough to stop whatever else they do then they need to care. To są trzy kroki tylko. Najpierw muszą wiedzieć, że istniejesz. Później musisz ich zainteresować tak bardzo, żeby przestali robić to, co robią. A później musimy zacząć zależeć. I zobacz, jakim szerokim spektrum jest drugi punkt. Bo Kompletnie iz... chyba odwrotnie rozumiem to niż ty. Dlaczego? Dla mnie to jest najbardziej taki. E, w, w, no punkt, ale bierzesz punkt. pod uwagę tylko zainteresowanie potencjalnego słuchacza muzyką? Biorę pod uwagę coś takiego, że. Zobacz. Że nam po wypuszczeniu pierwszego testowego vloga był odzew, którego się nie spodziewaliśmy. Mhm. I też trochę ludzi, a to nie jest typowa, jakby to nie jest muzyka. To jest całkiem inna forma. Mhm. Ja tutaj I, myślę... I ja w tym właśnie patrzę, że jakby masz szerokie spektrum, czyli jakieś wiesz, vlogi, coś tam, coś tam, krótkie filmiki, czasem relacje na Instagramie i już ktoś, wiesz, może sprawdzić, e, i potem dopiero dotrzeć do muzyki. Ja myślę tutaj o tym, jakby, że ten punkt to jest takie, taka sytuacja, że kiedy ktoś idzie ulicą i widzi plakat o Twoim koncercie, to przystaje i go czyta. A to kiedy nie, to ja ktoś ja już digitalnie całkiem poszedłem. Jak ktoś słyszy Twoją piosenkę w radiu, to nie przełącza stacji. A jak ktoś widzi Twój post na Facebooku, to przestaje skrolować. Jak w polecanych z boku na YouTubie pojawia się Twoja piosenka, to w nią klika. Dla mnie to jest ta, ten drugi poziom. A trzeci poziom, Then They Need to Care, to jest poziom, w którym musi wykazać się inicjatywą i coś zrobić. To znaczy, dla mnie na trzecim poziomie dopiero jest komentarz, na przykład przyjście na koncert, podejście po koncercie, zrobienie sobie zdjęcia, kupienie płyty. To są takie, dla mnie przynajmniej, ja to tak rozumiem, ale każdy może to rozumieć na swój sposób. Tylko, że jakby jeśli przebrniesz przez punkt drugi, to punkt trzeci teoretycznie powinien być oczywistością, mhm. nie? Ale właśnie, żeby dotrzeć do tego punktu drugiego i rzeczywiście na tyle zainteresować tego potencjalnego fana, to jest największa robota zrobienia. Okej, okay, w ten sposób, tak, tak, zdecydowanie, to jest najbardziej obszerny punkt, jeżeli chodzi o ilość pracy, którą musisz wykonać. Żeby, tak. żeby go osiągnąć dobrze. To, to, to. masz rację. Z docelaniem. drugiej strony powiedziałeś o radio i o tym przewijaniu piosenek. I tak się zastanowiłem, to już tak całkiem w ogóle od tematu. E... Bo my jakby nie za bardzo się z radiem lubimy. Czasem gdzieś tam coś ten, ale żeby gdzieś tam na stałe jakoś. I z drugiej strony, zastanawiam się, że dlaczego miałby lecieć w radio, jak wyradia nie słuchamy. Ja słucham teraz. Jednej stacji, słuchasz 357. W tej chwili słucham 357, no. no ale wiesz, no nie wiem, jak byłem w liceum, to słuchałem trójki. Tak, no ale to jak... ja wtedy też, ale wiesz, wtedy nie próbowaliśmy jakby zaistnieć w tym medium. Mhm. A teraz próbujemy. I że jakby jako słuchacz nie dajesz nic no, od siebie. Nie? No, 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 to faktem jest, no, że na Na przykład... przykład nie głosujemy w żadnych playlistach czy coś tam, mimo tego, że to na pewno jest. Wiesz tam, te głosowanie takie. Wiesz i co i nawet Ale nawet jakby nie to? jesteś zaangażowanym fanem w radio, do którego mhm. chciałbyś się dostać. Nawet to, że. E, to nie mój, to, to twój. mój. No trudno, no to jak ktoś dzwoni, to będzie dzwonił dalej. Dobrze, nieważne. E, nawet to, że. Wiesz, ja od bardzo dawna słucham radia Wrocław. Od naprawdę bardzo dawna I, i to jest pierwszy mój wybór jak wsiadam do samochodu, że słucham radio Wrocław. Nie słucham go w domu, dlatego że mi się popsuły wszystkie odbiorniki i po prostu już mi się nie chce kupować następnego, e, ale w końcu to trzeba będzie zrobić. Ale ja znam może ze trzy programy, które tam są, takie stałe. I co najśmieszniejsze, jedyny muzyczny, który z nich jest, to, są, to jest muzyka ludowa i ona jest w niedzielę rano. Tak, ja wiem, że ty i muzyka ale ludowa uwielbiam. to jest... Oh. To Ej. jest najlepsze, co może być. Rozumiem, ale miało być o reklamach. Oczywiście, że o reklamach. A o czym innym mówimy? Przepraszam. O wszystkim innym. O wszystkim, czego nie o reklamach. Przepraszam. E, jeszcze jedna rzecz, m, która w tym artykule, o którym mówimy, była e, bardzo ciekawa i na przykład nie znalazłem w ogóle polskiej nazwy na to. Zasada siedmiu. To się chyba nazywa rule 7. I nie znalazłeś w polskim? internecie. Nie ma jakby w polskim internecie wpisując różne warianty tego, nie znalazłem po prostu tej zasady. I to jest zasada, e, która w latach 30. zostały zlecone badania przez e, Kina. Ile razy reklama, ile razy widz potencjalny musi zobaczyć reklamę seansu, żeby kupił na niego bilet. I wyszło że 7. W których latach? W 30. -tych? Dobrze, no. no. i teraz ta zasada. Może to już nie jest aż tak, a może jest, ciężko stwierdzić, natomiast na pewno ona uświadamia pewną rzecz. Nie wystarczy, że ktoś zobaczy twoją reklamę, czy w ogóle zobaczy cię raz. Nie? To, to nie jest tak, że zobaczysz coś raz i pamiętasz na zawsze. Nie. To tylko miłość od pierwszego wejrzenia tak działa. Też nie. To zależy. Tak jak wszystko. No. To oczywiście. Nie ma znaczenia. Warto to mieć w pamięci i na przykład nie denerwować się na to, że jak wejdziemy w statystyki naszej reklamy, to się okazuje, że reklama jest średnio wyświetlana jednej osobie na przykład dwa razy. Bo to jest i tak mało. Natomiast jakby warto, warto, warto o tym wiedzieć. Dobra, teraz już przechodzimy do bardziej technicznych kwestii. Tak. To jeszcze zanim przejdziemy do technicznych kwestii, mhm. jak jest systematyką? Czy, z systematyką czy, reklam? Tak. Czy to ma znaczenie? To ma znaczenie... Tak jak na przykład na YouTubie musisz być systematyczny, żeby coś tam, coś tam, wiesz, promowanie itp. itd. Czy, czy w systemie reklam jest coś takiego, że to trzeba brać pod uwagę? Z tego, co ja wiem, ale ja nie jestem jakimś prosem. Ja jestem totalnym amatorem uczącym się wszystkiego od zera. Nie słyszałem nigdy niczego takiego, żeby reklama na przykład, która jest przez miesiąc puszczona, działała lepiej, dokładnie ta sama reklama na przykład działała lepiej przez dwa miesiące niż przez miesiąc. Bardzo ważną rzeczą jest to, że reklamy mają pewien czas, który potrzebują na uczenie się, szczególnie te dynamiczne reklamy. To znaczy. E, reklama ma kilka wariantów i algorytm uczy się, który wariant najlepiej działa i jak na przykład w stosunku do dnia, godziny, grupy odbiorców i tak dalej, i tak dalej, który wariant będzie najlepiej działał, więc dopiero po e, będzie to widać w kamerze więc dopiero po i koniecznie musisz w tym miejscu e, zrobić cięcie na, na, na ciebie e, więc dopiero po tym czasie który tam no, 4 dni szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to jest zawsze tyle samo ostatnie moje reklamy się uczyły przez 4 dni Albo przez 7. Nieważne. Na pewno to nie jest były więcej takie niż tydzień. Nie co się w ogóle, były... przez miesiąc w ogóle się nauczyły. nie nauczyli się. Nie się. Eee, najważniejsze jest to, żeby, żeby wiedzieć o tym, że jest ten czas potrzebny na to, żeby reklama się nauczyła, i dopiero po tym czasie ona będzie zoptymalizowana. Dlatego na przykład reklamy na wydarzenia przed koncertami, które są puszczane tydzień wcześniej, 6 dni wcześniej, one nie działają tak dobrze, jakby działały, gdyby wystar wystarczyłoby, żeby one dwa tygodnie wcześniej były puszczone i już by działały lepiej. Tak, odpowiedziałem na Twoje pytanie? Tak, w pełni, jestem usatysfakcjonowany. E, będziemy mówić o dwóch platformach, a właściwie mówimy już od pół godziny o dwóch platformach, czyli o Google i o Facebooku. I czym to się różni? Czy one są zamienne? No właśnie nie. Dlatego, że Google, właściwie Google Ads to jest platforma, która ma za zadanie reklamować w taki sposób, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie. To znaczy, główną platformą, w, właściwie główną, głównym sposobem reklamy w Google Ads i naj, tym najczęściej używanym, którego my akurat nie będziemy używać, jest e, sieć wyszukiwania. Czyli po prostu wpisujemy Hydraulik Szczecin, i na początku pojawiają nam się sponsorowane linki do Hydraulików ze Szczecina. I na końcu strony, tak samo. E, jeżeli chodzi o Facebooka, to Facebook i jego reklamy najczęściej. E, są robione po to, żeby pokazać się i wygenerować popyt na jakąś usługę. Czyli w przypadku, gdy nie mamy zbudowanej dużej grupy odbiorców, to najprawdopodobniej będziemy działać na reklamach w, na Facebooku, po prostu, dlatego że Google jest już po prostu. No, no Google służy do, do troszeczkę czegoś innego. Natomiast ja bym chciał też pokazać, e, które z, e, rodzaje reklama, reklam Google'a przydadzą nam się. Dlatego, że. Muszę sobie zjechać. Dobra. Dlatego, że jak pewnie wszyscy wiedzą, częścią Google'a jest też YouTube. I reklamy na YouTube to są te, które nam się przydadzą. W momencie, kiedy wejdzie się w, 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 na Google Ads i założy się już tam konto, podepnie się kartę, e, to ukaże, ukażą nam się okienka do utworzenia nowej kampanii reklamowej. I. Na początku wybiera się cel kampanii i one są następujące. To jest sprzedaż, potencjalni klienci, ruch w witrynie, rozważenie zakupu produktu danej marki, świadomość i zasięg marki, promowanie aplikacji, wizyty w lokalnym sklepie stacjonarnym i promocje. To jestem ciekawy, ile, jak, jak wielki jest spadek tego typu reklam w ostatnim czasie. No i można też utworzyć kampanię bez korzystania z podpowiedzi dotyczących celu. Jeżeli... Wybierze się ruch w witrynie i to jest najczęściej wybierana w ogóle e, wybierany cel, jeżeli w ogóle takowy się wybiera, to dalej typ kampanii się dobiera. No i te typy są następujące. To jest sieć wyszukiwania, czyli to o czym mówiłem wcześniej. Sieć reklamowa, czyli te reklamy, które w Google nam się pojawiają po prawej stronie. Jest reklama produktowa. To też myślę, że wiecie, jak to wygląda. Jak wpisze się, nie wiem, model butów. To często na górze pojawiają się małe obrazki tych butów, można od razu kliknąć i je kupić. Następna to jest reklama wideo. Jest reklama inteligentna, która jest opisana jako osiągać swoje cele biznesowe dzięki reklamom automatycznym w Google i w całym internecie. W całym, w salutkim. I jest reklama Discovery. I to jest reklama, która. Wyświetla się w YouTube i w Gmailu. Natomiast nam przyda się to co, to, co dzieje się na YouTubie. No i właśnie, z tych wszystkich typów kampanii, nam jako muzykom, według mnie, przyda się reklama wideo i przyda się reklama Discovery. To są reklamy, które my testowaliśmy w różnych konfiguracjach zarówno na cierpienia, jak i na Madam. Eee, no i tak. Wydaje mi się, że wszystkie reklamy, które przetestowaliśmy na cierpieniach dotyczące YouTube'a, nie spełniły swojego zadania. Dlatego, że jak wejdziecie sobie na, na nasz kanał, to zobaczycie, że są tam chyba jest jeden odcinek z tych starych, które wrzucaliśmy, który ma tam kilkadziesiąt razy więcej wyświetleń od innych, i on ma, tak, był taki jeden, i to jest w ogóle reklama, która pracowała przez 3 godziny, a później ją nam zdjęli za prawa autorskie. To było przepiękne, naprawdę. No i to było kompletnie bez sensu, dlatego że średni czas oglądania wtedy nam spadł do jakichś 20 sekund z godzinnego odcinka. I to była reklama, która działała w ten sposób, że ona po prostu wyświetlała się możli z możliwością pominięcia po 5 sekundach przed jakimiś filmami. No, i ludzie po prostu po 5 sekundach ją pomijali, i, i na tym się kończyło oglądanie naszego odcinka. E, teraz testowaliśmy reklamę Discovery. Mm. I ona działa dużo lepiej, tylko że ona dalej nie, nie działa w taki sposób, jak my byśmy chcieli. To znaczy, rzeczywiście, e, jak możecie zobaczyć ostatni odcinek, on na samym YouTubie pewnie w środę dobije gdzieś do 500 wyświetleń. Co jak na nasz kanał, to jest bardzo duża liczba, no bo jakby poprzedni odcinek miał ich 190, 290? 290. 290, no więc to jest dużo więcej. Natomiast w stosunku odcinek do odcinka, no to ten odcinek, który organicznie zbierał swoje wyświetlenia, ma średni czas oglądania około 17-18 minut, a ten, który z reklamy Discovery ma około 3. No więc to też jakby nie jest to, co nam chodzi. My nie robimy tego po to, żeby mieć liczby, tylko po to, żeby ludzie czerpali z tego wiedzę. Jak widać, to się nie sprawdza. Natomiast, e, w ogóle, jak działa reklama Discovery, bo to jest ważne, to są mm, po pierwsze e, w formie natywnych reklam na stronie głównej, czyli te, jak zjeżdżamy sobie po, po YouTube, to to są te filmy, które są polecone i one są od razu zaznaczone, że to jest z reklamy. A po drugie, e, Obok filmu po prawej stronie, co jeszcze warto obejrzeć? Cyk, okieneczko. Można kliknąć, można przejść. Ech, no to jest na pewno. To ma na pewno ten plus, że no kogoś musi zainteresować miniatura na przykład, żeby wszedł w to. To nie jest tak, że z automatu mu się wyświetla. Natomiast, no tak jak mówię. Ech, dzięki ostatniemu odcinkowi doszło nam 6 subskrybentów na YouTubie. Uuu. Tak. Więc to też jakby 6 subskrybentów na 400 wyświetleń to też nie jest jakiś super szołowy wynik. No nie, ale jakby. Wiesz, jakby nie, YouTube nie jest główną platformą, na jaką chcemy uderzać. Oczywiście, ale próbowaliśmy reklamy. Tak. A jeszcze ile wrzuciliśmy, żeby wyciągnąć taki niesamowity rezultat? U nas stała stawka jest stała, czyli to było całe 50 zł. Tak, my wszystko robimy na 50 zł. Wszystko za 50 zł. 50 robimy takie rzeczy dla. Bo to jest po prostu e... stawka, która. Jak prawie nic nie zarabiasz, to jeszcze jesteś w stanie żyć, jak będziesz miał 50 zł mniej, a jak zarabiasz trochę więcej, to cię nie, aż tak bardzo nie boli to 50 zł. I to dlatego. Ale jak już jesteśmy w ogóle przy tym, bo dawno nie było e, takiej gadki. E, w ogóle nie będę. nie była na początku. Bardzo dużo nowych ludzi nam doszło mm -hmm. na przestrzeni ostatnich tam kilku miesięcy. Eee. Także witamy serdecznie. To my. Eee, szału nie ma. Ale główną kwestią jest to, do czego dążę: że te wszystkie grafiki, które oglądacie u nas, to one celowo są takie koślawe. To nie jest, nie jest brak naszych umiejętności. Ale teraz już nie. Teraz już nie, ale na początku. Ale było już super. ja już szykuję na dzisiejszą miniaturkę coś specjalnego. I już wiem, co, w jakim kierunku będziemy szli. Także myślę, że uda się połączyć obie. obie będziemy szli w opcje. kierunku IKEA i nowej szklanki. E, to też. To swoją drogą. Więc witamy raz jeszcze. E, rozgoście się, siadajcie, słuchajcie. Mm. I grafikami się nie przejmujcie. One są celowo koślawe. Amen. Dobrze, proszę. Dobrze, wracając do reklamy Discovery, jeszcze warto powiedzieć, e, jak się ją robi w ogóle. To znaczy, jeżeli chodzi o wizualia, to e, może być ona statyczna albo karuzelowa. E, używa się do niej zdjęć. I reklamy Google mają to do siebie, że stosuje się tam nagłówki, teksty i linki. To znaczy, trzeba wymyślić jakiś nagłówek, czyli ten pogrubiony, największy, każdy myślę, że wie co to jest nagłówek. E, <śm> 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 oprócz tego jest jeszcze tekst reklamy i e, w Google jest tak, że tekst reklamy nie zawsze wyświetla się cały. I to jest też tam jasno powiedziane, bo są na przykład do niektórych reklam są trzy linijki na tekst reklamy jest jasno powiedziane, że wszędzie wyświetli się pierwsza linijka, druga prawie wszędzie, a trzecia prawie nigdzie. Więc też trzeba to sobie dobrze rozpowiadać. Najważniejsze informacje w trzeciej linii. Tylko i wyłącznie. Są też takie zasady w Google, że nie można w nagłówkach na przykład używać wykrzykników. Czyli nie można robić tak zwanych call to action. Czyli wezwań do działania. Natomiast to wszystko, tak jak mówię, ja tutaj nie chcę się w te techniczne rzeczy wgłębiać, bo tego jest mnóstwo. Jeżeli kogoś by to zainteresowało po, po zrobieniu sobie pierwszej reklamy, są świetne kursy na Udemy, tam są cały czas zniżki. Naprawdę nie dajcie się picować, jak tam wam pokazuje, że jest tylko 6 godzin do końca zniżek, bo jutro będą następne. I praktycznie zawsze można za 39,90 albo za 49,90 kupić każdy kurs. Oprócz tych, które są tam za 508 i ich nikt nie kupuje. No, więc tak uciekając od tych technicznych spraw, to tak to wygląda. Ty sam się ładujesz w te techniczne sprawy cały czas. Wiem, bo to czas. troszeczkę trzeba, żeby chociaż, wiesz, tam jest naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego. Trzeba wiedzieć, w co kliknąć chociaż. To jest kolejna rzecz, która wymaga miesięcy, tygodni, miesięcy nauki. I, Tylko, że tu jest super testowanie. To, to jest super, właśnie testowania przede wszystkim. Tutaj bardzo dużo czasu zajmuje testowanie. No bo to jest wszystko dynamiczne. Jakby wiesz, dobrze sam po sobie, że niektóre reklamy działają przez jakiś czas, później ta konfiguracja już kompletnie nie działa. Więc jakby cały czas musisz być w temacie. Pamiętajmy też, że tak jak algorytmy Facebooka się zmieniają, tak zmieniają się algorytmy też Facebook Ads i algorytmy Google Ads. Na przykład w tej chwili. Jest bardzo ważna zmiana, która będzie za 5 miesięcy wprowadzona. To znaczy, kiedy się akurat w, w, w tej sieci wyszukiwania robi e, reklamy, to korzysta się ze słów kluczowych i te słowa kluczowe mają pewne, w zależności od tego, jakie napiszesz, tak będą bardzo przybliżane te słowa kluczowe. Czyli na przykład do mechanik gdańsk da się zrobić tak, żeby na, na tą frazę wyświetlił się mechanik kielce. Jak zapiszesz to po prostu. Jak ktoś nie wie, to tak robi, przepala pieniądze i tak dalej. Żeby mieć dokładniejsze dopasowanie, to zapisuje się to w cudzysłowiu na przykład. I teraz zmiana jest taka, że jest, są, są cztery rodzaje tego zapisu i dwa środkowe zostaną połączone ze sobą. Jeden zostanie właściwie wyeliminowany. No i to jest rzecz, która diametralnie zmieni działanie tego wszystkiego, Mimo, że nie brzmi diametralnie, no ale trzeba się na to przygotować. I są takie niuanse, które są wprowadzane dosłownie z dnia na dzień, i nikt o tym nie wie. To znaczy, ktoś pewnie wie, ale to nie jest ogólno, ogólnie znana wiedza. No i przez to też, na przykład, poradniki, które się wyszukuje w internecie na ten temat, one są super, żeby puścić jakąś podstawową reklamę, ale trzeba naprawdę głęboko pogrzebać, żeby zoptymalizować to wszystko. No bardzo szybko się dezaktualizują, jakby takie rzeczy. E każdy serwis ma tak, że nie, nie masz pojęcia o działaniu jego algorytmów. Więc jeśli masz wiedzę, to jest podstawowa, ale dynamiczne zmiany to nikt ci o tym nie powie. Tutaj to jednak jest kluczowa sprawa, bo ona wpływa na to, w jaki sposób Ty działasz też. Oczywiście, że jest kluczowa sprawa, ale jakby wszyscy wiedzieli, jakie, wiesz, jakie są robione zmiany i, i jak najlepiej budować reklamę, no to by było za prosto, chyba, nie? Nie chcę wnikać w te techniczne sprawy. Nie do końca by tak było. Ale nieważne, naprawdę, idźmy po prostu dalej. Reklamy wideo. Ja też nie chcę tutaj, powiedziałem o tych dwóch głównych typach reklam, bo wydaje mi się, że te pozostałe, jak robimy pierwszą reklamę, to te pozostałe się nie przydadzą po prostu, bo one są trudniejsze, trzeba bardziej pokombinować, żeby je uruchomić dobrze i tak dalej. Natomiast też te typy reklam mają swoje podtypy. Ja już nie chcę mówić, który jest najlepszy, bo to wszystko zależy od tego, co się w danym momencie reklamuje. Natomiast mam nadzieję, że przeżyjecie to, ale naprawdę, jeżeli chodzi o reklamy wideo, muszę przynajmniej powiedzieć, jakie są podtypy. Bo to trzeba wiedzieć przed zrobieniem swojej video pierwszej. Wideo w pomidorach, wideo. Wideo <laughs> Zupa wideo. Zupa wideo. Skończyło mi się wiadro z herbatą. No trudno. że skończyć, bo... <laughs> Może się nie udać. Dawaj, jeszcze. Jestem na to gotowy. Dobra. E, pierwszy typ to są reklamy True View in Stream, czyli w filmach powyżej 15 minut. To są reklamy, gdzie w trakcie lub na początku jest wyświetlana ta reklama i ona e, jest pomijalna po pięciu. Albo nie jest pomijalna, i teraz tak. Jeżeli jest pomijalna, to my płacimy, kiedy ona zostanie obejrzana przez 30 sekund lub w całości, jeżeli jest krótsza niż 30 sekund. Jeżeli jest niepomijalna, to ona może mieć max 15 sekund. I wtedy płacimy po prostu za to, że ona się wyświetli. Eee, kolejna to jest True Discovery. I to jest reklama, gdzie jest zajawka, czyli zdjęcie plus tekst i z tego przechodzi się do filmiku dopiero. Nie mam pojęcia, jak to działa. Nie wiem, kto z tego korzysta. Dla mnie brzmi to jak przepalanie kasy. No bo jakby jak płacisz w momencie, ktoś, kiedy ktoś kliknie, a to nie przenosi go. Nie wiem, do. W sensie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że to jest logo cierpień z podpisem cierpienia młodego muzyka. Ktoś w to klika i przenosi go dopiero do reklamy cierpień, a nie do odcinka. Czaisz? Tak, ja rozumiem. Szalone. Ale okej. Okay. Bumpery reklamowe. Coś, co próbowaliśmy też i nie zadziałało dobrze. Ale to dlatego, że bumpery mają maksymalnie 6 sekund i po prostu w tym czasie. Przepraszam bardzo. Nie da się przekazać takich wiadomości, które są potrzebne, żeby zareklamować nasz podcast. Nie pamiętasz naszego bampera? Pamiętam, ale przecież przypomina mi się słynne. E... Pytania na, na, o pracę, na rozmowie o pracę, jakbyś się zareklamował w 5 sekund albo w 3 sekundy, albo, albo w, 6 w sekundę sekund. Albo najlepiej w sekundę. No dlaczego 5 mówisz, sekund. że się nie da? Musi się dać. Panie no no z panie Scheru na pewno wiedzą. Oczywiście, że się da, natomiast. Yy... Huh. W t... Co możesz powiedzieć w 6 sekund, żeby losowa osoba, która będzie to oglądać, wiedziała, że to jest podcast na temat biznesu muzycznego, gdzie możemy jej po pomóc, jeżeli zakłada swój zespół albo ten zespół już przez chwilę działa i zmaga się z pewnymi problemami natury zarówno technicznej, jak i egzystencjalnej. Zarówno 2 miliony w ciągu roku. No i teraz. I już jest złapać, bo on już, on już kliknie. Tak, tylko że kliknie ci 500 osób. Z tego jedna będzie zainteresowana tym, co ty chcesz. I przepaliłeś właśnie cały budżet reklamowy i nie zdob zdobyłeś jednego widza za to. Ale jakiego wartościowego? Nie bardzo. <laughs> nie, to nie w tą stronę. <laughs> może być, może nie być. To zależy. Bampery są to w ogóle zależy. do budowania świadomości marki. Dlatego one też trzeba je bardzo dokładnie sprofilować. E, użytkownika, który ma to dostać. Ale. Tak jak e, widzimy, na przykład nasza reklama, która teraz leci na poprzedni odcinek, ona głównie zbiera ludzi z hasła, jak założyć zespół muzyczny. No i jak widzimy, mimo to ludzie bardzo krótko ją oglądają. Nie? Także. Hmm. Coś jest nie tak, trzeba nad tym dalej działać. OK, idźmy dalej. Kolejny rodzaj to są reklamy outstream, czyli to są reklamy, które są na urządzeniach mobilnych poza YouTubeem i one są bez dźwięku. Nie widzę zastosowania, szczerze powiedziawszy. Kolejne to są kampanie Display i to jest statyczny obrazek ponad proponowanymi filmami, filmami tylko na urządzeniach stacjonarnych. Też nie wiem, jak to wygląda, bo mam wszędzie odbloki pozakładane i nie wiem po prostu, jak na YouTubie to jest. Jak to tak? Przecież nikt tak nie to robi jest, na świecie. To jest hipokryzja. Ty robisz reklamy, żeby ludzie oglądali, a sama odbloka tak. masz? Tak. Dokładnie. Chyba będzie zmiana prowadzącego. Chyba będzie. Bo to się okazał hipokrytą. No, co, nie pierwszy raz. <laughs> Dobrze, dalej. Yy, I ostatnie to są nakładki reklamowe InVideo, czyli to są banery na dolnej części ekranu, które są pomijane przez kliknięcie w krzyżyk. Najgorsze. Tak, wiem. Strasznie mi irytują. Yy, są jeszcze na przykład yy, tylko to się nie robi bezpośrednio w Google Ads, tylko są, są pośrednicy, którzy to robią. I to są. Yy, Jak to się nazywa? To są opłacane zakładki. To znaczy w trakcie filmu pojawiać się cyk, zakładeczka i to jest reklama. Tak wiem. Robert Grin się czasem tym nie zajmował właśnie. To nie była jego jakby główność działalności. Nie wiem. Staje mi się, że tak. Nie wiem. Natomiast być może. Dobra. Jak wykorzystać te typy reklam? No, myślę, że samo to, jak one działają, to mogą już Wam przyjść do głowy pewne sposoby. Ja co do tego nie będę się rozwlekał dalej i przejdźmy po prostu do Face'a, bo tam jest ciekawiej. Może nie będzie dłużej już, ale przynajmniej może będzie ciekawiej troszkę. Dobra, w momencie, kiedy się odpala, e, pierwsza rzecz skandaliczna to, co Facebook zrobił w tej chwili, to jest po prostu, to się w głowie nie mieści. Od kiedy jest nowy wygląd Facebooka, nie da się wejść w menadżer reklam normalnie. Tylko z poziomu Facebooka trzeba rozwinąć, trzeba na ten trójkącik po prawej stronie nacisnąć. Tam na dole takim malutkim dróżkiem jest napisane reklama i w to klikasz. Później musisz kliknąć w baner Utwórz reklamę. I jak klikniesz w ten baner, to wyskakuje ci okienko do utworzenia reklam. Więc żeby zobaczyć reklamy, które już działają, to musisz je jeszcze zamknąć. Musisz zrobić cztery kliknięcia, żeby wejść w menadżer reklam. To jest w ogóle kosmos jakiś. Nie, to nie będzie taki odcinek, że będzie o, tu musisz kliknąć, to musisz... Na... Są cztery kliknięcia. To są cztery kliknięcia. To są tylko cztery kliknięcia. Człowieku, to są tylko cztery kliknięcia? Jak zrobimy reklamę na... Nie wiem... Chciałbyś, żeby więcej ludzi komunikowało się z tobą, wysyłało ci wiadomości na messengerze. Jeżeli taka reklama będzie wymagała dwóch kliknięć, żeby dojść do messengera, będziesz miał zerowe wyniki. Tak, wiem, ale to jest poziomu odbiorcy, a nie twórcy. Więc... Ale to, to jest strata czasu. I ja, będąc twórcą, jestem tak samo odbiorcą Facebooka. Więc to jest po prostu, dla mnie to odstrasza. To, że mogę wpisać ads.google.com i Ale. wejdę i je, jestem, a na menadżera reklam przez Facebooka face muszę chodzić Przecież tak. też jest wspaniały przycisk, promój. Może to być powiązane. Rzeczywiście. Na to nie wpadłem. Mówiliśmy o tym już przynajmniej kilka razy. Bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się reklamą, mówią o tym też. Promowanie postów przez przycisk promuj posta jest przepalaniem budżetu bo zrobienie dokładnie takiej samej kampanii nawet nawet dokładnie takiej samej kampanii tylko przez menadżera reklam już zapewnia ci różnie ludzie mówią, ale zazwyczaj mówią o tym, że to są dwa razy lepsze wyniki. Natomiast no, to nie jest dobrze zoptymalizowana kampania, tak czy inaczej, nawet jeżeli zrobiłbyś ją sam. Nie? No nie, nie, można to zrobić duża, dużo 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 losowości jest przez, przez Tak. Dobra, doszliśmy już do momentu, w którym znaleźliśmy menadżer reklam i uda nam się otworzyć pierwszą kampanię cztery reklamową. Kliknięcia. Cztery kliknięcia. To jest tragedia, to jest w ogóle cztery kliknięcia. Swoją drogą, dygresyjka, nie wiem, czy ci o tym mówiłem. W przeglądarce, z której korzystam do pracy, czyli Vivaldi, da się zrobić zakładki w taki sposób, że masz skróty klawiaturowe o. i naprawdę mam zrobione na zasadzie: wpisujesz w pasek przeglądarki G, Enter wyskakuje ci Gmail. F, Enter, wyskakuje ci Facebook. Jak masz na przykład, bo na fejsie się tego nie da zrobić, nie? jak masz dwa profile na fejsie, to nie da się przełączać z poziomu, w sensie na menadżer reklam Facebooka możesz wejść tylko z tego profilu, na którym jesteś akurat zalogowany na fejsie. W Google tak nie ma. Więc jeżeli masz na przykład pięć profili reklamowych, nie wiem po co, ale może ktoś tak ma na Google, no to możesz sobie zrobić, wiesz, a1, A2, A3, A4, A5 się między nimi tak przełączać. Świetna rzecz. Świetna. Ja w swojej starej operze mam tak, że jak się G, to jest autouzupełnianie uzupełnianie i uzupełnia mi Mail i też już jestem. Jak zrobię okay. F, to mi uzupełnia Facebook i też już jestem. Jak zrobię. Py ja ci, nie Ja ci już powiem, yy, dlaczego u mnie to nie, nie działało. Bo jak robię Fy. To albo wyskakuje menadżer reklam Facebooka, albo Facebook. To wtedy robisz szczęczką w dół. Ale to już są dwa kliknięcia. To są dwa kliknięcia. I to już jest za dużo. Bez sensu. <noise> Wracając do tematu. Tworzymy nową kampanię. Wybieramy cel tej kampanii. I teraz tak, trzy główne cele i później pod cele. Trzy główne cele to jest świadomość, działania pod i celom, konwersja. Pod, celom. pod celom. Tak. To było w latach? tak, Kurski śpiewał możliwe jest jeszcze jedno ważne pytanie wiesz, że muszę ci je zadać czemu stoisz na torach? czemu stoisz na torach? pytanie jest inne przepraszam, wracamy nie, musiałem tylko sprawdzić jak bardzo moja postprodukcja właśnie się wydłużyła ale nie ma tragedii pewnie o trzy kliknięcia i to już jest przynajmniej o cztery kliknięcia za dużo ja mam e... jeszcze dzisiaj film do zmontowania tak, więc... wiem <noise> Idziemy dalej. Świadomość, działania i konwersje. I teraz tak, w świadomości mamy rozpoznawalność marki i zasięg. W działaniach mamy ruch, aktywność, instalacja aplikacji, wyświetlenia filmu, pozyskiwanie kontaktów, wiadomości. W konwersji mamy konwersja, sprzedaż z katalogu ruch w firmie. Na początku, kiedy zaczynamy działać na reklamach na fejsie, Konwersję możemy sobie od razu odpuścić, bo to jest skomplikowany proces, tam trzeba dużo przygotowania, potrzeba do tego i tak dalej, i Najczęściej wybieraną, e, wybieranym działaniem w ogóle z tych wszystkich jest ruch, bo to jest coś, co sprawia, że ludzie po prostu przejdą do link, wejdą w link, który, na którym przygotujesz reklamę. Jeżeli, bo tutaj też da się zrobić wydarzenie na tym, ale do promocji, promocji wydarzeń. Służy działanie, aktywność. I tam jest, w aktywności dalej wybierasz coś takiego, co się nazywa: zwiększ ilość odpowiedzi na zaproszenie na wydarzenia? Chyba tak. Odpowiedzi na zaproszenie na wydarzenia na pewno tam jest. I to się robi właśnie w taki sposób, tą reklamę, że wybiera się oczywiście grupy docelowe i tak dalej, o czym zaraz powiemy, i na koniec wybiera się stronę, którą zarządzasz. Tam już są do wyboru aktywne wydarzenia tej strony, więc wybierasz to wydarzenie i opisujesz, robisz reklamę tak jak, tak jak zwykle, czyli musi być jakiś tytuł, musi być jakiś tekst. Nagłówek. E, tak, nagłówek. I tyle, puszczasz to w świat. Ona może tak działać, może, możesz też y, zrobić coś ze zdjęciami, możesz zrobić też coś z wideo. Ogólnie wiadomo, że reklamy wideo lepiej się klikają, ale nie zawsze. Dlatego, że um, jeżeli chodzi o reklamy wydarzeń, no to często jest tak, że jak ktoś widzi, że to jest wydarzenie i zdjęcie główne wydarzenia mu pasuje, no to często klika. A, a wideo, jakby jak, jak masz zapchanego Facebooka reklamami wideo, możesz nie zwrócić na to uwagi. To, to jest też kwestia Pani. tego, że czasem stoisz, wiesz, gdzieś scrollujesz. I, mhm. i coś tam i, i nie chcesz po prostu, żeby żadne dźwięki się wydobywały z tego telefonu I raczej nie klikniesz w tą reklamę, nie? Bo stoisz w tramwaju i zaraz wszyscy będą słuchać. O to chodzi, o to chodzi. E, bardzo ważne jest, żeby pamiętać o formacie. Tam jest e, już w samym m, miejscu, gdzie tworzy się reklamę e, jest możliwość pod, e, sprawdzenia w jakim formacie ta reklama powinna być do poszczególnych miejsc, gdzie ona się wyświetla i też jak ona będzie wyglądać kiedy ją wrzucisz tylko tak, jak ją masz. Bo da się tam zrobić tak, że na przykład przygotowujesz, jak przygotowujesz zdjęcie, to przygotowujesz je szerokie, kwadratowe i pionowe na przykład. No i wtedy jakby dopasowujesz od razu tam, wymieniasz te zdjęcia, które są automatycznie wygenerowane na te, które chcesz, żeby się wyświetlały, no i one wtedy się wyświetlają lepiej. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, to też zazwyczaj nie jest źle, bo. Yy, nie wiem, u nas na przykład było tak, że ja specjalnie zrobiłem tą naszą miniaturkę podcastową tak. w taki sposób, że ten chłopak jest na tyle wyśrodkowany, że obojętnie jak ta reklama nie będzie ustawiona, to chłopak i napis będzie widoczny. Więc, więc tak to wygląda. No i teraz, jeżeli chodzi o e, może ja sobie może ja sobie włączę, żebyśmy zobaczyli e, te najważniejsze rzeczy. E, tak, teraz 17, 777 kliknięć trzeba zrobić. Utwórz reklamę. Proszę bardzo. Tak. Meneczkę Pains. Tak, proszę bardzo. Ruch aktywność. Dobrze. Powiedzmy, że ruch. Eee... <laughs> tylko o to, że. Żeby... Powiedzmy, że ruch w naszym kontekście to jest strasznie za <laughs> <To> <laughs> Nie ma takich rzeczy. <laughs> Przynajmniej na Facebooku jest sobie szybcy. Nie ma takich rzeczy. E, dobra. E, każda kampania reklamowa ma trzy poziomy. To znaczy jest kampania, jest zestaw reklam i jest reklama. To trochę inaczej wygląda w Google. Natomiast na fejsie wygląda to w ten sposób. I teraz tak, do profesjonalnych zastosowań to jest super, to drzewko. Ale do takich zastosowań, jak my zazwyczaj robimy, że mamy jedną reklamę po prostu puszczoną, to zazwyczaj. Po prostu trzeba napisać taką samą nazwę kampanii, jak zestawu reklam, jak reklamy, i puszcza się tylko po jednym. W samej kampanii wybiera się informacja o kampanii i cel kampanii. To zazwyczaj zostawia się po prostu to, co jest, no bo jakby ten wcześniejszy wybór, że chodzi ci o ruch, on już auto uzupełnia to, co powinno być. Następnie w zestawie reklam możesz wybrać czy to będzie przeno przenosić do witryny internetowej, do aplikacji, czy do Messengera, gdzie będzie przekierowywać odbiorców. E czy chcesz użyć dynamicznego materiału reklamowego, to w tej chwili jest nieważne. Budżet. Kluczowa rzecz, bo w tym miejscu naprawdę warto się nie pomylić. <grym> I uważać bo na to, czy trzeba ustawiamy... pamiętać, że mamy podpiętą kartę. E Przede wszystkim trzeba uważać na to, że jednym kliknięciem może zmienić budżet całkowity na budżet dzienny. I jak ci się zapomni, przez cztery dni wejść, to się nagla. Po... O, cztery razy więcej już faliłem. I tutaj A jak się... jest z przekierowaniami na strony zewnętrzne? Czy to ma jakiś wpływ? Na przykład, Facebook to mniej wyświetla? Jeśli chcesz, na przykład no wyjść właśnie... na witrynę www. Właśnie tu jest kwestia taka, że ja kiedyś słyszałem, że Facebook tak samo jak organicznie ucina zasięgi w momencie, kiedy przechodzisz na stronę zewnętrzną, tak ucina je też w trakcie reklam. Nie zauważyłem tego. Absolutnie. No ale wydaje się to na logikę sensowne, nie? No bo po co on ma promować no, coś, co wyprowadza mu ludzi z witryny? Dlatego, że ktoś ci płaci pieniądze za to. Tylko dlatego. I w momencie, kiedy Google Ads do zastosowań takich marketingowych jest po prostu bardziej opłacalną platformą najczęściej, jeżeli nie, nie chodzi ci tylko o zbudowanie marki, tylko na przykład o konwersję, to po prostu Google Ads jest tańszy to nie wydaje mi się, żeby im się opłacało jeszcze ucinać zasięgi na tych innych reklamach, no bo po prostu zostaną w, ty, w tyle wtedy. Ale ja nie jestem specjalistą, to jest to, co mi się wydaje. E, wracając, ustawiamy budżet dzienny albo całkowity, mamy datę rozpoczęcia. Jeżeli chcemy, żeby ona wystartowała od razu, to możemy zostawić naprawdę tą godzinę, która teraz jest. Nawet jeżeli reklama nam się wysypie, to ona z automatu powinna poprawić na po prostu, że ma wystartować już. No i opcjonalnie można ustawić datę zakończenia. Nie trzeba tego robić, bo reklama może jechać cały czas. I tutaj jest ważna rzecz, która jest chyba specjalnie ukryta. Wyświetl więcej opcji, kiedy się naciśnie. To wchodzi się w coś takiego, co się nazywa harmonogram wyświetlania reklam. No i teraz da się zrobić tak, żeby nie przepalać budżetu na reklamy, które będą działać od drugiej do czwartej rano na przykład. Można ustawić harmonogram. To jest harmonogram godzinowy plus harmonogram dni po prostu. Nie na wszystkich reklamach to się da, na przykład na tej reklamie akurat się nie da w tej chwili. A, okej, okay, dobra, nie przepraszam, to jest mój błąd. Budżet całkowity musi być ustawiony, żeby, żeby dało się harmonogram, a nie dzienny. I teraz tak, harmonogram ustawia się po prostu tak, że ma się wypisane dni tygodnia i godziny i zaznacza się, w których godzinach, w które dni tygodnia będzie się wyświetlała reklama, po prostu. To jest super przydatne w momencie, kiedy się to robi, na przykład reklamuje się firmę, która działa od tej do tej godziny i to jest reklama, która ma powodować kontakt, no bo siłą rzeczy wtedy się nie przepala budżetu na, na to, że ktoś będzie w eter dzwonił na przykład. Natomiast... Yy... No ale tutaj z pomocą jakby przychodzą statystyki, nie? Bo tak. wiemy, jak, kiedy mam największy ruch, w jakich godzinach. Tylko, że e... wiesz... No to powiedzmy jest sobie ruch. szczerze, wszystkie strony, które ja widziałem, gdzie były statystyki ruchu na tych stronach, które powiedzmy tak od tysiąca osób w górę, to one wszystkie wyglądają tak samo. Czyli jest, jest prawie taki sam ruch, jest troszeczkę podbite wieczorem, Trzecząc, ale troszeczkę tak. i w nocy jest tak, taktyczny spadek i znowu tam od szóstej rano zaczyna się ruch. To ma sens... W pewnych sytuacjach to ma sens. No, jak robisz, nie wiem. Jak reklamujesz. E... No, zależy, co reklamujesz, bo na przykład mamy. Wiesz, na Instagramie są całkiem dobrze te statystyki mm -hmm. porobione, z których możesz rzeczywiście coś wyciągnąć. E, nie wiem jak na Facebooku, bo w Facebookowych statystykach nie siedzę. E, na Spotify są fajnie zrobione. To jest też coś, z czego możesz cokolwiek odczytać i już pod to też ustawić reklamy. Na pewno byłoby dużo lepiej, niż tak wiesz, jak ci wejdzie. Natomiast tu pamiętajmy o jednej rzeczy. Takie statystyki one są super, tylko że pod warunkiem, że masz jakąś grupę, taką, na której można tak. coś zbudować. Nie? Jak masz 100 odbiorców, to, nie to nie jest wiek, ruch to żadny, Żadny ruch. No. Nie? Bo to i tak jakby to ci nic nie powie o ogóle Twoich słuchaczy. Jak masz 1000 osób, to jest zupełnie inna sytuacja, ale przy, przy mniejszej liczbie nie wiem. Dobra, idźmy dalej. Grupa odbiorców. I to jest najważniejsze miejsce. Absolutnie. Oprócz obrazka drugą najważniejszą rzeczą jest grupa odbiorców. I teraz tak. Na początku jest tam szuka istniejących grup odbiorców. Jeżeli robisz to pierwszy raz, no to ci siłą rzeczy nie masz żadnych. Można też wykluczać grupy odbiorców i rodzaje odbiorców. Natomiast to już jest trochę bardziej skomplikowana rzecz. Na początku myślę, że też to nie za bardzo wiem jak na początkowym etapie ktoś kto gra na przykład roka jakie grupy odbiorców musi sobie wykluczyć no, nie widzę tego po prostu pierwsza rzecz do ustawienia to jest lokalizacja no i tutaj no wszystko zależy od tego co robisz bo jeżeli reklamujesz wydarzenie, że odbędzie się twój koncert powiedzmy nie wiem, robisz to za 3 miesiące odbędzie się twój koncert który będzie w łasku to prawdopodobnie ludzie, jeżeli zobaczą tą reklamę w Sejnach, to jest szansa, że do łasku nie przyjadą na koncert. Ale za to ustawienie tej reklamy na łask plus 25 km hmm, ma już dużo większy sens. Nie wiem, czy tak patrzysz na mnie, bo nie wiesz, gdzie jest łask, czy nie wiesz, gdzie są Sejny. Łask i bez. Eee, nie, to jest jakby na logikę. Tak, ale trzeba o tym wiedzieć wcześniej, żeby o tym pomyśleć. Dlatego nie? ci nie przerywam. Śmiało kontynuuj. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o, o koncerty online, czy promocje, nie wiem, wideo, czegokolwiek tak naprawdę, to nie do końca wiem. My zawsze lokalizację zostawiamy na całą Polskę, chyba że to jest rzeczywiście coś związanego na przykład lokalnie z nami, no to wtedy jest na przykład Wrocław plus 40 km. dajmy na to, bo to jest takie standardowe ustawienie do plus 40 km. A single? Single? No i właśnie, płyty, cokolwiek. No i właśnie, no to jest, to jest pytanie, nie? Czy. No nie wiem, jesteś zespołem, który ma. Chciałby zostać, e, to o czym kiedyś mówiliśmy. Em, Marynarzem. Mieć tatuaż. Tak, to o to chodziło. E, chciałby zostać ulubionym zespołem danego miasta, nie? Nie wiem, ulubionym zespołem Oleśnicy chciałbyś zostać to promowanie, myślę, że więcej, lepiej jest więcej kasy włożyć w to, żeby ludzie w Oleśnicy zobaczyli cztery razy twoją reklamę i żeby... Czyli to jest wszystko po prostu uzależnione od potrzeb. Tak, ewidentnie. Tak po prostu jest. <grych> <grych> Dziękuję. I cyk. Kolejną rzeczą, którą się ustawia, to jest wiek odbiorcy i tutaj patrzę, minimalny to jest 13 lat, maksymalny to jest 65+. plus. Bo tutaj co roku co rok można zmieniać, aż do 65, bo 65 jest plus. 13 dlatego, że chyba poniżej 13 roku życia nie możesz mieć Facebooka i tak prawnie. Więc po prostu, tak to jest zrobione. Znacie swoje grupy odbiorców, więc. A jak nie znacie, to proponuję 18 18.35. To jest zawsze dobra grupa. Najlepsza, naj, naj, najlepsze Nie, to jest po prostu, to jest. Wiesz, uniwersalna. Bo masz trochę tak. młodych, trochę masz już takich dojrzalszych. Tak. Masz i ludzi, którzy przyjdą na twój koncert, jak będzie za dychę, bo akurat mogą wysłupać dychę. Masz ludzi, którzy za trzy dychy, za trzy dychy za Masz młodych rodziców, którzy może zostawią swojego bajtla z dziadkami, i przyjadą. No, no to jest taka zróżnicowana grupa, gdzie tam. Kolejna rzecz to jest płeć. Można to ustawić? A ile jest? He, jest. Wiesz co, w, Na. Czekaj? Nie, na Facebooku jest mężczyźni, kobiety wszyscy. A na Google jest mężczyźni, kobiety niezidentyfikowana wszyscy. A gdzieś, tak jest jeszcze, gdzieś jest jeszcze. Gdzieś jest jeszcze. Ale wiem, to jest dlatego, że na przykład jak maila zakładasz na Google, to możesz podać płeć mężczyzna, kobieta, niezidentyfikowana, nie chce podawać. Tak, rzeczywiście tak to jest. No. Więc to jest dlatego. Dobra, i kolejną rzeczą to są szczegółowe opcje targetowania. I teraz, tu się dopiero y, cuda zaczynają. Bo są trzy podstawowe grupy, oprócz tego, że fajnie jest y, zobaczyć, jakie są propozycje. E, no i teraz jest pytanie. I nie wiem, do kogo to pytanie jest, bo ja na nie nie znam odpowiedzi, dlatego je zadaję w tym momencie. Pewnie nie do wiem. mnie. Tak, to jest do ciebie. Nie wiem... Czy te propozycje są zasane, e, bo został przeanalizowany twój fanpage, czy one są zasane, bo robiłeś już reklamy po prostu? Bo u nas A na przykład są? jest tak. No u nas na przykład jest tak w tej chwili. Piosenka autorska, folklor, e, indie rock, fleet foxes, rock, songwriter, George Ezra, Vance Joy, Hozier, festiwale muzyczne, Americana, Ed Sheeran, hard rock, rock alternatywny, muzyka ludowa, folk rock, zaręczony, American Folk Music, Mumford and Sons, The Koncerty, live Music. A no to jest. Na... Rodzice dzie dzieci w wieku przedszkolnym. Bo mam... Nigdy nie robiłem na taką bo, grupę. Bo by pracusia. E, tak. A to nie wynika z tego, że jakby to śledzi cały ruch w sieci, jaki my wytwarzamy? Gdzieś tam zostawiamy po sobie ślady? Nie wiem. Nie, wiem. nie mam nie, pojęcia. Nie, bo jakby, wiesz, do konta jest podłączone pięć osób, e, czy tam trzy. 4. Nie, 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 nie. Szalejesz teraz, szarżujesz za bardzo. No nie, ale zobacz, że mamy jakby Facebooka, mamy powiązanego z kątem Google'a, e, więc jakby... Raczej... E, no ja skąd skłaniał... te dane musi mieć, no bo to są dosyć ja precyzyjne się... dane, nie? Ja bym się skłaniał, że to są dane demograficzne naszych odbiorców. Tak myślę, że oni mają po prostu w zainteresowaniach takie rzeczy. Plus to, co ja używam w reklamach, nie? Dobra, jeżeli zrobi się. Bo tutaj można dać propozycję albo przeglądaj. No jeżeli damy, się, damy przeglądaj, to mamy tak. W danych demograficznych mamy do wyboru wykształcenie, dane finansowe, wydarzenia z życia, rodzice, związek, praca. Wydarzenia z życia to jest ciekawa rzecz. Daleko od miasta rodzinnego. Tu są takie kosmosy po prostu są. Krótko po przeprowadzce. E Krótko po ślubie mniej niż 3 miesiące, krótko po ślubie mniej niż 6 miesięcy, krótko po ślubie poniżej roku. Niedawno zaręczeni rok, niedawno zaręczeni 6 miesięcy, niedawno zaręczeni od 3 miesięcy. A jest opcja, wczoraj się pokłócili, ale dzisiaj już są pogodzeni. Myślę, że niedługo już będzie. Nowa praca, nowy związek. A jest opcja, nowy rok, nowa ja? Na no, pewno. <laughs> rocznica w ciągu 30 dni, rocznica w ciągu 31 do 60 dni. Proszę bardzo. Panie, warto było zrobić. Związki lecznej. na odległość. na bliskość? To w związek masz wtedy. Status związku. Nie określono. otwarty, owdowiały, po rozwodzie, to skomplikowane w separacji, w związku, w związku małżeńskim, wolny, zaręczony związek. Radziecki. Musi ko być radziecki. Kohabitacyjny. Ko Co to jest kohabitacyjny? Nie mam pojęcia. Sprawdźcie. A już się no dalej. To się śmiejemy z takich rzeczy, a sami kocha jesteśmy głupi. Jak... No głupi, no jak buty. Że no. kocha, bo bije. Albo kocha i bije. Jeje. Yeah, yeah. Przez samocha. Już znalazłem. Dobrze. I co to jest? Na łapę. Wspólne A. zamieszkanie, współmieszkanie, nieformalne życie razem. A. Życie razem. E. Zjawisko to definiuje się też jako niezamężne, pożycie Ej. z partnerem płci Ej. przeciwnej. Dobrze. Dlaczego tylko przeciwnej? Oj. Oj. Nieładnie. No, ogólnie. No, bo bije. No, bo kochaj, bije. Dobra, w zainteresowaniach mamy na przykład. Nie wiem, najprostsza rzecz. Rozrywka, jak się wybierze, to później jest jeszcze czytanie, filmy, gry, muzyka, telewizja, wydarzenia na żywo. I klikniemy w muzyka. Blues, gospel, heavy metal, hip hop, jazz, muzyka dance, muzyka country, muzyka elektroniczna, muzyka klasyczna, pop, rhythm, blues, rock, soul, teledyski. Będzie folk. No, nie wiem, właśnie. Zachowania, to jest ostatnia rzecz. E, aktywność cyfrowa. Dostęp do Facebooka, starsze urządzenia i systemy operacyjne. E, osoby grające na konsolach. Osoby, które odwiedziły stronę Facebook Gaming. Osoby, które w, w ciągu ostatnich 30 dni obejrzały wideo z nagraniem. Wideo z nagrodą. Osoby, które wcześniej zaczynają korzystać z nowych technologii. No ogólnie jest kosmos. Osoby, Tutaj które trochę chcą, ale tak nie do końca. Jest polityka USA. Osoby reagujące na amerykańskie treści polity, polityczne, ale tylko konserwatywne. Osoby reagujące na amerykańskie treści polityczne, ale tylko liberalne. I osoby rea reagujące na amerykańskie treści polityczne, ale umiarkowani. Z jednej strony, to jest super precyzyjne narzędzie, ale z drugiej strony to jest super przerażające. Nie już nie przeraża. Bo bo to, to, no jakby... ja wiem, ale Myślę, to są rzeczy, o których wiedzą. w pierwszej chwili nie myślisz. Nie tworząc no. reklamy dla swoich fanów. No bo jakby z drugiej strony co Cię to interesuje? Czy ta osoba jest w związku, czy cokolwiek? nie? To zależy, do czego robisz reklamę. Nie ja wiem, no ja patrzę z perspektywy muzyki. Z perspektywy muzyki to Cię nie większość, ci, większość tych tak, rzeczy Cię nie interesuje, mi nie? trochę. Jeżeli mu, robisz muzykę zaangażowaną, nie wiem, pro trampową To od razu jest ban! No to, to od razu masz. Masz od razu do kogo dotrzeć. To o to chodzi. Natomiast tak od tego no, wikinga, no, no, tak, z tą no, no, mównicą. Tak było. I selfiaczki sobie robili i relacje na żywo. E, języki można wybrać i to jest na przykład ważne, kiedy na twoje koncerty przychodzą na przykład nie wiem, Białorusini. Tak strzelam. Akurat Białorusinów strzeliłeś. No, nie wiem, no bo nie chciałem w Ukraińców strzelać jak zwykle. Bo ci się obiad przywiósł. Dlatego. Tak? Tak. Dobrze. Hindu zrobiło, Ukrainiec przyniósł Bardzo pyszne było. Uwielbiam multikulti. Eee, no i, i tak naprawdę ostatnią rzecz, którą się, którą się tutaj ustawia, to, są, to jest optymalizacja pod kątem wyświetleń reklamy i tutaj wybiera się, czy chodzi o wyświetlenie strony docelowej, czy kliknięcia linku, czy w ogóle wyświetlenia reklamy, czy unikatowy zasięg dzienny. Tak jak mówię, najłatwiej byłoby pierwszą reklamę sobie puścić tak na szybko, żeby zobaczyć jak ona w ogóle działa i w międzyczasie sobie przeczytać ze dwa artykuły na ten temat. Naprawdę, w polskim internecie już jest mnóstwo tego. Tak jak mówię, na Udemy są świetne kursy, bardzo wyczerpujące i, no i po prostu takie, które działają. Ja to w tej chwili testuję, jeżeli chodzi o Google Ads w pracy zawodowej. I no, no, no widzę po prostu, że to zaczyna coraz lepiej działać. No cóż, wydaje mi się, że taki początkowy, takie zupełne podstawy nakreśliłem. A nawet nakreśliliśmy obaj. O tak, ja dzisiaj się bardzo przydałem. <grym> Jeśli chodzi o stronę merytoryczną, to ja. To a Miłosz. Am Helpin. <grym> tak było. No i co nam tutaj więcej pozostaje? Życzyć powodzenia <grym> i i W określenie grupy docelowej. I polecajki. Proszę pana. Ja mam. No to dawaj. Ja pierwszy? No. Ja mam. Trochę muzyczną, a trochę niemuzyczną no. e, Ale na pewno jest powiązana z kabaretem. Strzoko <laughs> w zeszłym tygodniu, a tak świetnie włączono z kabaretami. E, chociaż już teraz aktualnie bardziej ze stand-upem niż z kabaretem. Ja mam dzisiaj strasznie źle mikrofon. W ogóle zanim przejdę do tego, to muszę ponarzekać. Mam strasznie źle mikrofon, który sobie stare kąpi. I mam strasznie niewygodne krzesła, przez co nie wiem, jak się ustawić przez cały Krzesło to jest racja. te dzisiaj są wybitnie niewygodne. <laughs> bo nam się robota pod dupą bali. Tak, e, tak zapisałem projekt, zapisałem. Dobrze, e, wracając. Bardziej stand-upową niż, niż kabaretową dzisiaj mam polecajkę, ale też tak nie do końca, bo chciałbym polecić słuchowisko. Tego się nie spodziewałeś. Z racji tego... W ogóle, chyba umarły słuchowiska w Polsce, nie? Nie wiem. Sensie mi się. ktoś robi słuchowiska? Gdzieś są dostępne, żeby słuchać słuchowisko? W radiu swego czasu buszczali, ale tam całe życie buszczali. Kocham pana Bałę, nie panie Sułku. No to ale, ale... Smutne. Smutne wspomnienie, zważywszy na wydarzenia tak, no ja ostatnich wiem. dni. E... Ale jakby, czy coś na przestrzeni lat gdzieś słyszałeś, obiło ci o uszy, że jakieś co? słuchowisko powstało? O, na przestrzeni lat? No. no to była na przykład superprodukcja Biblia. To jakieś tam w ogóle nieskończone ilości aktorów głosowych, gigantyczna ilość pieniędzy na to poszła. I to było słuchowisko zrobione. Eee, słuchowisko Wiedźmin. Był robiony kilka lat temu. Nie wiem, nie interesowałem się tym, ja natomiast. Też. Ale dlatego się zdziwiłem, że ktoś jeszcze taką formę praktykuje i to w sumie znane osoby, bo mówię tutaj eee, o słuchowisku, które wyszło w zeszłym. Masz strasznie niepokojącą minę. Patrz na nie, wszystko ten... jest ok. Tak, teraz? Ja po 15 minutach się skapnęło. A ty nie, po ja, ja, ja wiedziałem, że to włączyłem, Dobrze. tylko byłem ciekawy, czy te, te miejsca wystarczyło. Tak. Jest okay. Czy ja dzisiaj skończę? No, zapraszam. Dziękuję. E, mówię o słuchowisku, które powstało, nie powstało, ale jakby wydało się na świat w zeszłym tygodniu. Słuchowisko nazywa się Mucha Lena. E, nagrali to Abelard Giza i Wojtek Tremiszewski. Abelard jest teraz stand-uperem, Wojtek jest, nie wiem kim jest teraz Wojtek. Wojtek sztuki robił jeszcze do zeszłego roku, sztuki wystawiał normalnie, czyli poszedł, jakby on jest wykształcony w tej kierunku. E, razem tworzyli kabaret Lemo, e, który dobrze, że umarł. Miło, do brzegu, miło wszystko oby więcej takich kabaretów, które umierają e, scenicznie. Nie tak, że tam ludzie z tego kabaretu umierają, ale jakby scenicznie już by Do brzegu, do brzegu. Mm, jestem po dwóch odcinkach. Bo dalej są płatne. To nie jest tak, że ja nie chcę kupić. Chcę bardzo kupić. Ostatnio chciałem kupić jadąc samochodem, bo skończyłem drugi odcinek. Kosztują dwie dychy, cała reszta, więc kupię tak czy siak, ale skończyłem odcinek. I mówię. Jest bardzo dobre słuchowisko w skali słuchowisk. Jakby nie miałem wiele do czynienia ze słuchowiskami, a tu jest. Wiesz, gdzie ostatnio słyszeliśmy słuchowiska? Nie. Jak byliśmy albo w pierwszej, albo w drugiej trasie Mazurskiej w tamtym roku. To zaczęła nam podczas. To była pierwsza trasa, jak jechaliśmy do Lizbarka. Złapaliśmy rosyjską stację radiową i tam słuchaliśmy słuchowiska. Tak, rosyjskiego, dokładnie tak, tak. popijając kwasem. Tak było. Białoruskim. E... To był nasz urlop, a nie nasze. W Litzbarku byliśmy na majówce. Ścianę wschodnią zwiedzaliśmy. Nie byliśmy wtedy zespołem. Myli ci się bardzo części Polski ci się mylą tak? bardzo tak. Jak coś ma rzeczywiście warmiński... Rzeczywiście, to jest do góry. Jak coś ma warmiński w nazwie... A to, to nie jest łańcut. Nie. I to też lata ci się pomyliły, wszystko ci się pomyliło. E, za dużo tam jeździmy. Tak, rzeczywiście, Lisborg warmiński to nie jest łańcut, nie warmiński, Rzeszowem. Nieważne. Czy ja skończę? Tak. Dziękuję. Proszę. E, no, bardzo fajne słuchowisko, bardziej tak dla dorosłych niż dla dzieci, bo padają tam niecenzuralne słowa. Oni jest multum bohaterów, kilkunastu bohaterów jest. Oni odgrywają wszystkie głosy. E, jak to w słuchowisku są profesjonalne nagrania? od głosów, są stworzone specjalnie pod. To kosztuje 20 zł. Problem jest z tym, że nie można zapłacić kartą. Można blikiem albo zrobić przelew. Okay. Bo to jest dokupienie na prywatnej stronie Abelarda. E, ja do Blika jeszcze nie dorosłem. Po prostu nie mam. Na razie dorosłem do Revolta, więc mam Revolta. Właśnie. Mm. Jak to jest na prywatnej stronie, to się nie da Revolutam zapłacić? Się tylko Revoluta Właśnie nie. No. O tym mówię. Więc to jest utrudnione. Jakby doszedłem do ostatniego etapu realizacji zamówienia i pokonała mnie płatność, bo jechałem samochodem i nie miałem jak. Stary dziad. Ale polecam gorąco serdecznie. Dwa odcinki. Pierwsze są za darmo do, do ściągnięcia ze strony Abelarda. Posłuchajcie sobie. Eee, e, abstrakcja. Ja nie będę. Jakby, jeśli robisz słuchowisko muszę, bo to jest o muszę, która ma na imię Lena, strasznie dużo gówna się przelewa. Jakby Coś takiego. Muchy z natury bardzo lubią. Więc polecam. Dziękuję. Dobrze. Ja nie mogę polecić nic innego. Jak kwiat jabłoni nową płytę. Oczywiście, że tak. Mogło być nic, nowa płyta. Coś przewidywalnego. Najbardziej e, podoba mi się kawałek Buka otwierający tą płytę. Czyli jednak nic innego Cię nie chwyciło tam za serce. Nie, Nie, no, ja nie mówię, że nie chwyciło, ale buka nie, ale mi się najlepszy, najbardziej. No, Jakby, najlepsze. No, rozmawialiśmy ostatnio o tym, że czekamy, bo na pewno coś tam więcej no. będzie na płycie. Nie, że te kawałki są super. E, może nie super, ale są dobre. Ale na płycie na pewno Czymś zaskoczą. I nie zaskoczyli Cię. Za mało jej słuchałem jeszcze, żeby powiedzieć, że to, mnie zależy. <grym> to zależy. To zależy. Ale o tym, tak. czy zależy, czy nie, dowiemy się już w kolejnym odcinku. A tym razem już kończymy. No dobra. Dzięki wielkie. Na razie.